Siemano widzowie! Witam was w kolejnym odcinku z YouTuber Battle Simulator. W dzisiejszym odcinku postaramy się odblokować nową mapę, pokonać nowe bossy i otworzyć nowe jajka. Także ty bez przedłużania zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. A my jak widzicie skończyliśmy na poziomie 13,5 miliona subów. I na sam start myślę, żeby dofarmić sobie winy i zrobić trochę więcej rebirthów, bo jak widzicie mamy ich trochę mało, bo zaledwie 10 sztuk. Tylko tak, czy ja dam sobie tu radę z bossami? Mają 40 milionów, 72, 150 i 200. Więc no, na sam start to może zacznijmy sobie w ogóle od farmienia subów, bo tak szczerze mamy bardzo mało, więc dobra, idziemy sobie farmić, ale jeszcze zanim to, z tego co wiem mam potkę na double suby, więc użyjmy sobie jej oczywiście. No i co? Lecimy po miliard subów. I nie było mi zaledwie 5 minut i wbiliśmy 200 milionów subów, a ja chciałem wbić tylko 100. Więc naprawdę dobrze nam idzie. W ogóle te przyciski YouTube jak kozacko wyglądają na tych plecach. Mega mi się to podoba. Dobra, mając 200 milionów już mogę bić ostatniego bossa. What? Czy ta gra nie jest jakoś póki co za prosta? Bo w większości gier nauczyłem się, że pay to win, płać żeby grać. A tutaj póki co idzie nam za łatwo. Zobaczymy jak to będzie później. Ale póki co myślę, żeby final bossa sobie ubić i to tak samo wygląda mi... Nie, to są moi widzowie, dobra. W dzisiejszym odcinku przekonałem się, że to moi widzowie. Bo tu mamy widza Uperamo, tu mamy kolejnego widza, który ma moją koszuleczkę, tu kolejny widz, który ubrał się tak jak ja. Przynajmniej w dzisiejszym odcinku dowiedziałem się, że te bossy to moi widzowie. I czy ostatnim bossem jest Uperamo? Tak, ostatnim bossem jest Uperamo. Więc dobra, pokonajmy go. Ile ty tam masz subów? Łe, chłopie, 67 milionów, ale ty jesteś nobek. No dobra, nie idzie tak łatwo jednak z tobą jak myślałem, ale jakoś to poszło. I ile winów? 9 milionów? Ocie panie, ładnie to leci. Więc na pewno dzisiaj porobimy trochę rebirthów. Chciałbym dobić te 50 na limitkę, bo naprawdę wygląda ona spoko i myślę, że poławczę i odbiorę ją sobie. No i dobra, nafarmiliśmy 100 milionów winów. Czy mogę iść na kolejną mapę? Już to będzie chyba czwarta mapa. I tak, możemy już w końcu ją odblokować. Jak ona wygląda? Okej! Jesteśmy na plaży. Trochę ta mapa przypomina mi Arma. I co my tutaj mamy? No kurczę, naprawdę nic się tu nie zmienia. To jest ten minus, że tu nie ma żadnych maszyn. Prosta, fajna gierka, tylko szkoda, że żadnych maszyn nie mamy. Dobra, ile tu jajka kosztują? 125 milionów. No dobra, cenią się, nie powiem, że nie. Bossy 400 milionów, bilion, 3 biliony albo 5 bilionów. Oj, tu nie będzie tak łatwo wam powiem. Ale zanim to jeszcze mamy free spina, bo free spiny są tutaj co 20 minut, co jest moim zdaniem naprawdę spoko. Czy dostaniemy OPP-ta? No nie, no. To co dostaniemy? Double suby na 5 minut. Okej, ta potka jest naprawdę użyteczna, więc cieszę się z niej. I teraz tak, czy ja chcę sobie tutaj kupić przycisk? No chciałbym, tylko jaki ja przycisk mogę kupić? Za 150 milionów na pewno mogę kupić. I sobie go raczej kupię. A dobra, kupmy go, zekwipujmy sobie go. I teraz tak, Trailsy czy ja chcę kupić? Za 100 milionów? Nie, Trailsa się nie opłaca. Rebirthy się giga opłaca, bo mam bardzo mało rebirth. Więc zróbmy sobie parę rebirthów na tej mapie i daliśmy radę tylko 8 dobić. No okej, nie jest źle. Przy okazji na tej mapie za pokonanie final bossa dostajemy nowe jajka. Więc mam nadzieję, że uda nam się otworzyć te eventowe jajka, bo ciekawe jestem jaką siłę mają te pety. No i dobra, co? Zabieramy się za farmienie tradycyjnie. I tutaj dosłownie na jedno kliknięcie dostajemy 25 milionów subów, więc no, jest łatwiej. I mamy wyfarmione 4,5 biliona subów. Ale zanim pokonamy najlepszego bossa, bo chyba damy mu radę, weźmy sobie w shop, zjedźmy na sam dół. Albo nie na sam dół? A nie, tutaj mamy kody, okej. Przetestujmy sobie kody. Dobra, mamy kod Stoka Like. Dał nam 50 subów. Nie, no, nie za dużo, nie za dużo. 10k lajków daje nam co? Uwaga, uwaga. Aha, nie ma takiego kodu, a przypomnę, te kody są z ich Discorda, okej. 50k wizyt daje nam 90 winów. Jezu, te kody są fatalne. 1k lajków, proszę, daj... No, 150 subów? Dobra, 100k wizyt, 150 subów. Ej, dobra, nie używajcie tych kodów, one są tragiczne. 200 subów, przecież te kody wam nic nie dadzą dosłownie. 200 subów, dobra, użyłem chyba z 5 kodów, żaden nie okazał się użyteczny. Bijmy tutaj fajne bossa. Ale szanuję tego bossa, bo ma mega fajną koszuleczkę. Jeżeli chcecie też taką wbić naszą grupkę Pandy Drovera, za jedyne 7 Robux możecie ją kupić, więc naprawdę mega się opłaca. Ile tu dostajemy? Ej, czekajcie, czy ja za pokonanie czasami tego bossa nie dostaję event jajka? Zaraz sobie to oczywiście sprawdzimy, ale póki co na farmy ile się da tych winów? I też jestem mega ciekawy, ile map ma ta gra, bo okaże się, że już ją skończyliśmy po 2 odcinkach.
Więc mam nadzieję, że ta gra tak szybko się nie skończy, update'y są systematyczne i że będzie przynajmniej jeszcze parę map. No chociaż jeszcze dwa odcineczki. Dobra, 50 bewinów myślę, że starczy. Na nową mapę pewnie stówkę będziemy potrzebowali, tak jak zawsze. Tak, 100 bilionów, ale zanim to mamy nowe jajeczka. Aha, ja mam cały czas pokonać bossa i odbierać, czy mogę parę naraz? Nie, czekajcie. O! Czekaj, czy nam dropnął legendary pet OP? Czy to był ten? Ej, dostałem laga mózgu. Który nam dropnął? Ej, chwila, sprawdź, milion daje. 100%! Ej, nie wiem, czy to jest ten najlepszy teraz. Mam laga mózgu całkowicie, serio. Nie no, chyba to ten jest, mi się wydaje. Bo ten pewnie ma z 1000 siły, a nie stówkę. Ale okej, fajnie. No, dobra. Wbiliśmy 100 bilionów. Idziemy na nową mapę, Escape Island. Co? Jak ona będzie wyglądała? Uwaga, uwaga. Okej, to jest coś takiego. I mamy kolejną wyspę za 5 trylionów winów. Dobra, przynajmniej tak szybko ta gra się nie skończy. I tu jajka kosztują nas 10 bilionów 70, 250. Okej. Dobra, ale otwórzmy sobie takie jedno jajko za 10 bilionów i zobaczmy, czy to się opłaca. Ninja Code. Pet na 35%. W ogóle tu jest kolejność chyba nie tak, ale okej. Ile on nam daje? 69. Okej, tu już są naprawdę mocne pety. I tu, żeby ubić bossa, potrzebujemy 3 biliony, 6,5, 11, 35 bilionów. I tu może być dosyć ciężko, więc kupmy sobie może przycisk na subskrypcję. Jaki my możemy kupić? Za... Ty, ostatni już możemy kupić? No to kupujemy oczywiście. I mamy ostatni przycisk za subskrypcję. A co my tu za trailsy możemy kupić? Możemy te za 50 bilionów i też je sobie kupmy oczywiście. Może troszeczkę rebirfów poróbmy. Dobra, zobaczymy, ile damy radę z tego zrobić. Liczę, że chociaż 30. No niestety, nie udało się. Ale mamy takiego ładnego dinozaura i jestem elicie. Dobra, jeszcze chociaż na dzisiejszym odcinku postarajmy się przejść na nową mapę. Jest, myślę, że to jest możliwe, bo dostajemy 150 milionów subów na klika. I myślę, że te 15 minut potki na razy dwa suby starczy nam, żeby dobić do ostatniego bossa. Więc słyszymy się za chwilkę. No i nie było mi troszkę dłużej niż myślałem, bo zamiast bić 35B wbiłem aż 75. Przy okazji zakręćmy sobie kołem fortuny. Może w końcu ten OPP nam dropnie. A jest taka szansa, bo to cofa do tyłu i tak chyba mamy... No nie! Milion subów, co nam to da? Pokonajmy sobie tutaj naszego final bossa. 10 bilionów? Ue! Totalny nubek. Dobra, żeby wejść na następną mapę, potrzebuję tryliona. No i mamy nasz trylion. Dobra, ale co w ogóle mamy tu za osoby? Tą osobę kojarzę, ale nie pamiętam zniku. Nie wiem, czy to nie był wampirek. Tu znowu misiakinia siedzi na komputerze i sobie gra, jak zwykle. Tej osoby niestety niezbyt kojarzę, więc sorry widzu. Tą osobę również kojarzę, ale nie wiem, kto to jest, halo. Ja już jestem za stary, żeby pamiętać każdego nick. Dobra, ale jak mamy trylion... Aha, miałem powiedzieć, że idziemy na nową mapę, a tu nowa mapa kosztuje 5 trylionów. To wiecie co, otwórzmy sobie 3 jajeczka, te za 70 bilionów. Co będziemy tu mieli? Ninja Panda, okej, już ta gra mi się podoba. Ale to jest niestety najsłabszy pet, halo, czemu tak niemiło zrobiliście dla pandy? No i dobra, mam dwa ninja szarki, ile one mają? 70 coś. Okej. I teraz tak, czy ja chcę sobie kupić najdroższe traily? Mogę kupić, w sumie ekwipujemy je oczywiście. Przycisk ze skuby i tak już nie kupimy, bo mamy maksymalny. Jedyne co nam pozostało, to rebirfować się, ale póki co wbijmy nową mapę. Jeszcze patrzę, coś tu z petów mogę zrobić. No jedyne co mogę zrobić, to zdelejtować je, bo już się nam nie przydadzą do niczego totalnie. I ostatni raz i mamy nasze 5 trylionów w końcu. Dobra, dawajcie mi piąty świat, jak on wygląda? Czy to już szóste? Już się pogubiłem. I mamy kolejno znowu plażę. Teraz 1QD. Ej, dobra, naprawdę ta gra ma dużo map. Jajko kosztuje 800 bilionów, czajcie? Jakie chociaż tu są pety? Takie muchy, okej. Tu kolejne jakieś dragony teraz. Tu jeszcze jakieś inne dragony. No ciekawie, ciekawie. Tu za stołem mamy kolejnych widzów. Oj, nawet Zix się załapała na dzisiejszym odcinku. Witam cię, Zix. Dobra, ale to jakiś Bumble 85B subów dopiero ma. Ty, ja go nawet chyba 30B subów ma. Ja chyba jestem nawet w stanie ją pokonać. Dobra. Ale to jest prościzna. Ile dostaje winów za nią? 2 tryliony? Co ty gadasz? No mega dużo, tak szczerze. A jeszcze przy okazji mamy climb gift. Mamy ostatnią tutaj poteczkę, co my tu sklimowaliśmy. Na double winsy? Nie, to nie jest na double winsy. Na double suby zgarnęliśmy. Ej, naprawdę, ta gra jest serio bez wydawania robuxów. Póki co dalej bardzo łatwo i serio polecam wam w nią zagrać. To nie jest żadna reklama. Dobra, pokonajmy jeszcze parę razy Zix. I mamy 20 te winów. O nie, co jest? Co ja zacząłem? Halo? I co tu się wydarzyło? Czemu ja jestem na basic mapie? Jakiś bug był.
Dobra, zróbmy tak, otwórzmy sobie jajka te za 800B, otwórzmy sobie trzy takie jajeczka, zobaczymy co to będziemy mieli. Mamy blue senda, okej. Co my jeszcze tu mamy? Red senda, okej. I znowu red, dobra, ile te pety mają? Mają 85, prawie są takie jak nasze najlepsze. Ale jednego możemy sobie podmienić. I tak na zakończenie myślę, żeby sobie zrobić troszeczkę rebirfów. Więc zobaczymy ile damy radę, myślę, że do 40. Aha, 34. Dobra, z rebirfami nie jest tu tak prosto. I zobaczmy ile tutaj na tej mapie jesteśmy w stanie wyfarmić subów od zera jednym kliknięciem. Uwaga. Jest jakiś bug, bo nie mogę ani jednego suba wyfarmić. Tak, zdecydowanie jest jakiś bug. No ale dobra, latający drower może was pożegnać w tym miejscu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, subskrypcję. Do następnych takich odcinków i siemano.